Moim gościem jest Grzegorz Górny, autor książki Tak to widzę, wydanej przez wydawnictwo Homo Dei. Panie Grzegorzu, co czytelnicy znajdą w tej książce? Ta książka zawiera teksty, które publikowałem w latach 2015-2022 na portalu W Polityce. Gdyby zebrać wszystkie moje teksty pisane w tym okresie na tymże portalu, to należałoby wydać książkę liczącą 3000 stron. Dlatego wspólnie z wydawnictwem, które mi zaproponowało tą publikację, doszliśmy do wniosku, że należy dokonać wyboru. I dokonując tego wyboru, kierowałem się takim kryterium aktualności, że wybrałem teksty, które są ponadczasowe, które nawet z perspektywy kilku lat zachowują swoją aktualność. Także teksty, które są zapisem pewnego stanu świadomości, jaki panował w danym momencie, a także takie, które można uznać za swego rodzaju profetyczne, to znaczy zapowiadające wydarzenia, które rzeczywiście kilka lat później ziściły się, urzeczywistniły się. Czy nie ma pan problemu w tym, że ciągle ma rację i ciągle te teksty, które powinny się zdezaktualizować, są niestety aktualne? Ja przypominam sobie, że przed laty pan chyba był współautorem takiego wywiadu z Duginem wydanego we Frondzie. No i po nie wiem, 20, prawie 30 latach dalej ten tekst jest dalej aktualny. Tak, zgadza się. Zresztą zrobiłem dwa wywiady z Aleksandrem Duginem. Byłem, można powiedzieć, pierwszą osobą, z którą wywiad został rozpowszechniony także w innych krajach zachodnich, przetłumaczony na kilkanaście języków, więc można powiedzieć, że jako jeden z pierwszych rozpoznałem tą myśl eurazjatycką, ponieważ też opatrzyłem go wieloma innymi tekstami. Natomiast w tej książce, którą tu prezentuję, powiem szczerze, że dokonując pewnej selekcji materiału, koncentrowałem się raczej na sprawach dotyczących Kościoła katolickiego i cywilizacji zachodniej, a w mniejszym stopniu krajów Europy Środkowej, Wschodniej, Rosji czy Ukrainy. No, musiałem dokonać pewnego wyboru i stwierdziłem, że raczej wybiorę taki klucz cywilizacyjno-kulturowy, który dotyczy naszej cywilizacji zachodniej, naszego Kościoła katolickiego i przedstawia stan, pewną kondycję, w jakiej znajduje się nasza ekumena. Czyli nie jest to optymistyczna książka, patrząc przez pryzmat pontyfikatu papieża Franciszka? Jest to książka realistyczna, w której nie staram się lukrować rzeczywistości. Natomiast są tam też takie elementy, które niosą źródła nadziei w tych czasach chaosu, zamętu. Zresztą sam podtytuł brzmi o Kościele w świecie czasach niepewności i zamętu, więc staram się też przedstawiać pewniki, prawdy zbawcze, pewne kotwice, które są nam dzisiaj potrzebne. O których nie słyszymy na kazaniach zazwyczaj. Znaczy ja słyszę na kazaniach, ponieważ akurat tam, gdzie chodzę na msze i tam, gdzie słucham różnych księży, to oni raczej takie rzeczy mówią. Natomiast rzeczywiście w wielu miejscach w Kościele tych rzeczy nie da się usłyszeć. Co jest największym zagrożeniem? Jakie są zagrożenia dla katolicyzmu w naszej społeczności wiernych? Szczególnie mi chodzi o te, które są niezauważane przez media. Myślę, że takim największym zagrożeniem jest to, że duża część Kościoła, zwłaszcza na Zachodzie, została skolonizowana mentalnie przez kulturę laicką, kulturę sekularnego rozumu i w związku z tym przyjmuje jako swoje różne ideologie. Począwszy od religii ekologicznej, przez gender,
poprawność polityczną i tak dalej, tych ideologii moglibyśmy mnożyć wiele, ale one mają wszystkie wspólne źródło. Czyli ten zanik tożsamości chrześcijańskiej, tożsamości katolickiej i przyjmowanie jako swoje kategorii, które są obce chrześcijaństwu, a często nawet mu wrogie. I podobny kryzys miał miejsce w IV wieku. Był to kryzys ariański, który udało się przezwyciężyć, więc mam nadzieję, że także w tym wypadku przezwyciężymy ten kryzys, chociaż straty mogą być duże. Ostatnie pytanie, czy alternatywą dla tego, dla przyjmowania tych różnych destruktywnych laickich ideologii może być taki irracjonalizm charyzmatyczny, kopiowanie rozwiązań z zielonoświątkowców i takie małe przywiązanie do katolicyzmu jako religii rozumu? Ja myślę, że dzisiaj pentakostalizm, zwłaszcza w takim wydaniu protestanckim, jakim prezentuje ten ruch Toronto Blessing, jest czymś niebezpiecznym, ponieważ spłyca, banalizuje, zawęża tą niezwykle szeroką, bogatą, wielonurtową perspektywę katolicką. Poza tym on bardzo często bazuje na samych emocjach i oczywiście to jest ważne, żeby swoje emocje też jakoś wkomponowywać w budowanie swojej osobowości chrześcijańskiej, natomiast nie możemy na emocjach poprzestawać. Musimy pamiętać, że wiara jest przede wszystkim rozumna, że często uleganie emocjom wyklucza rozum, jakoś go wyłącza, więc na pewno nie jest to rozwiązanie na przyszłość dla katolicyzmu i nie jest to sposób na przezwyciężenie kryzysu. Bardzo dziękuję i wszystkim polecam książkę wydaną przez Homo Dei, Tak to widzę, o Kościele i świecie w czasach niepewności i zamętu, Grzegorz Górny. Dziękuję bardzo.